Można się uczyć ucząc innych. Gdy komuś coś wyjaśniacie, sami rozumiecie to lepiej. Pomóżcie komuś z tysięcy nowych uczących się programować w Khan Academy. Każdy z nich skorzystałby z wiedzy, którą już macie. Są trzy główne sposoby omówię je. W kursie wstępnym mamy zadania i projekty. Zadania są automatycznie oceniane przez Hopper, ale projekty, dowolne i kreatywne, trudno jest ocenić automatycznie. Robią to więc ludzie, tacy jak Wy, umiejący programować i pragnący pomóc innym. Jeśli chcecie oceniać projekty, na stronie głównej kliknijcie Project Feedback. W połowie strony znajdziecie formularz. Możecie oceniać wybrane projekty albo wszystko jak leci. Zobaczycie rubrykę. Określicie, czy projekt osiąga swój cel, czy nie. Jeśli nie, podsuńcie pomysły na to, jak ten cel osiągnąć. Projekty to proces przejściowy. Uczeń pracuje nad nim aż dotrze do celu. Ocena pomaga zrozumieć, co trzeba poprawić. Pod koniec oceny możecie dodać komentarz. Warto powiedzieć coś miłego i zachęcić, by uczniowie programowali dalej. Gdy projekt Wam zaimponuje, głosujcie na niego. Podziwiamy rzeczy, które robicie w swoich projektach. Czasami programując, utkniecie. Nie umiecie narysować spaghetti za pomocą funkcji krzywa Beziera. A Winston źle skacze po ekranie. Wtedy klikajcie Request Help, prosząc innych o pomoc. A jeśli chcecie odpowiadać na takie pytania, przejdźcie na stronę główną i kliknijcie Project Feedback. Najnowsze prośby są u góry. Przeglądajcie, aż znajdziecie coś, na czym się znacie. I nadal możecie prosić o pomoc dla siebie. Nauczyciele mogą być uczniami, a uczniowie nauczycielami jednocześnie. Możecie też się dużo nauczyć, czytając odpowiedzi innych osób. Kliknijcie na odpowiedzi, pojawią się rozwiązania. Można to czytać godzinami. Gdy oglądając nasz program macie pytanie, przejrzyjcie listę, sprawdzając, czy już ktoś o to pytał. Może nawet wy sami, a ktoś odpowiedział. Możecie pomóc pytającym. Na stronie głównej kliknijcie Community Questions i szukajcie w pytaniach tego, na które umiecie odpowiedzieć. Są więc sposoby na pomoc nowym programistom. Sami czujecie się jak nowi programiści, ale wiecie więcej niż 99% ludzi na świecie. Dzielcie się tą wiedzą.